wybraliśmy takie dwa przedstawienia już po przełomie 89 roku, czyli w III Rzeczypospolitej, wykonane. Najnowsze w całym tym zestawie 25 przedstawień. Być może, że tak w sensie statystycznym te ostatnie 25 lat pewnie są najsłabiej w związku z tym reprezentowane. Bo też spektakli było dużo mniej niż w tamtych okresach. No, tak. Nie ma co ukrywać, że zwłaszcza od połowy lat 90. Ranga teatru telewizji w telewizji polskiej zaczęła stopniowo niestety słabnąć. Kordian, którego Państwo zobaczą na samym początku, jeszcze jest, jeśli tak mogę określić, świadectwem wielkości teatru telewizji w sensie realizacyjnym, no bo to jest wielkie widowisko telewizyjne, które Jan Englert zrealizował i w autentycznych wnętrzach, czasami związanych z akcją sztuki, w plenerach. To było dwuczęściowe widowisko, oczywiście wieloobsadowe, znakomici aktorzy zaangażowani. No to było świadectwo tego, że telewizja, teatr telewizji docenia rangę wielkiej też klasyki polskiej, którą należy widzom pokazywać. Dzięki Ci Boże, tylko 5 głosów za zbrodnią. Więc car zginie. Młodzieńcze, 5 kul tylko padło, 150 przeciw zbrodni głosowo. Jakże mi nagle w oczach życie moje zbladło. Na jedną kartę przyszłość postawiłem całą i nic. Olbrzymie spadli ze szczudeł. To karły. Ludzie, warto by przejrzeć wszystkich trumien wieka. Czy w każdej leży człowiek przed wiekiem umarły? Czy z której trumny nie wstał ten szkielet człowieka? Wiecznie śpiewasz to samo. Hymn starości piejesz. Jako bakałasz szkolny w duszę dzieci siejesz naukę, aby wstali przed zbielałym włosem. Pamiętaj, że są ludzie tknięci nieszczęść ciosem. Ludzie z bijącym sercem i z duszą płomienną, których włosy zbielały w jedną noc bezsenną. A, psie polski, przyszedłeś, czemuś taki blady. Przewidziałeś, co czeka, kacie, rozkolniku. Ty nosisz szlify. Precz! 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 Rozciskam gady! Rzucę cię pod kopieta trójrzędnego szyku, albo tu zwalę w piasek i moją strogą napiszę WOR na czole! Car ciebie darował zemście mojej, car ciebie sam w grobie pochował. Z książęcej dłoni diabły wydobyć nie mogą! Myśli, że mnie oszuka. Jan Englert ma ogromny dorobek w teatrze telewizji jako reżyser właśnie. I reżyser, który się specjalizuje jednak przede wszystkim w klasyce. I to wielkiej klasyce, bo oprócz Kordiana, proszę Państwo być może pamiętają, zrealizował Dziady w latach 90. A zaczynał, to jedno z pierwszych jego przedstawień to był Irydion Krasińskiego, więc niebywale trudna rzecz do realizacji telewizyjnej. Hamleta wkrótce zrobił z młodym wówczas Janem Fryczem. Englert, trzeba powiedzieć, że ma rękę do młodych aktorów. Potrafi ich obsadzić, nie bojąc się powierzać im wielkich ról, potrafi ich, no, jak to się mówi, wylansować. I w przypadku Kordiana, no, takim aktorem był Michał Żebrowski, który zagrał tę rolę tytułową. To był 94 rok. Synu, powstań z prochu i leć do Boga, ale przebacz światu.
Bóg cię wyrywa z lwiej paszczy i z lochu, w którym byś uwiądł na kształt mdłego kwiatu. Teraz, mój synu, przed wieczności drogą nie masz co komu przekazać na ziemi? Nic. I nikogo na ziemi? Nikogo. Nie byliż ludzie przyjaciółmi twymi? Nikt. Tyś mi tego nie powiedział, grzechu. Zlituj się nad nim, Boże, wielki Boże. Waldemar Krzysta, jak sądzę, jest tym reżyserem w Teatrze Telewizji, który rozumie, że to jest troszkę inna sztuka niż teatr i film. Czy rozumie doskonale, że Teatr Telewizji jest formą autonomiczną, ma swoją specyfikę i Norymberga też jest tego znakomitym przykładem. A Wojciech Tomczyk, wracając jeszcze do niego, jest autorem pracującym dla telewizji na rozmaitych polach, jest autorem rozmaitych bardzo interesujących seriali również. Sztuka Norymberga jest bardzo ciekawa, dlatego że ona jest właściwie rozliczeniem z taką PRL-owską, dosyć mroczną przeszłością komunistycznego wywiadu i potem skutków tego, które pozostawiają na losie bohaterów w następnym pokoleniu pewne znaczenie. Nie chcę Państwu za dużo o tej chwili mówić, dlatego że ta sztuka jest napisana rzeczywiście dobrze, bo tam się akcja jakby rozwija w trakcie, nie bardzo wszystko wiadomo od początku, co jest wielką jej zaletą. Jest pewna tajemnica, jest pewna gra, pewna manipulacja. Świetnie rzeczywiście prowadzona sprawa przez te trójkę aktorów z Januszem Gajosem na czele. Bili mnie do Trzech Króli, czyli do 6 stycznia 53. Palce, pięty, nerki, konwejer, wie pani, karcer, siedzenie na taburecie odwróconym na sztorc, stójki pokoski w gównie, co tam jeszcze, próbne rozstrzeliwania. To wszystko pani wie, było to w książkach, w prasie. Nawet taki film się udał. A co się wydarzyło po Trzech Królach? Przyznałem się w końcu stycznia. Może to był początek lutego. Potem przez 2 miesiące składałem zeznania. Precyzyjne, dokładne zeznania. Wyszłaby z tego niezła powieść. Ale to było naprawdę, niestety. Wsypałem masę ludzi. Kolegów, znajomych? Obciążanie moich kolegów nie miało żadnego sensu. Wszyscy już siedzieli. Sypałem nieznajomych. Na przykład? Na przykład pytali mnie o pewnego księdza z Kielc. Więc powiedziałem, że w czasie spowiedzi namawiał mnie, żebym zabił sekretarza partii w Ostrowcu, jego i całej jego rodziny. Ja w Kielcach w życiu nie byłem. Do spowiedzi poszedłem tylko raz, przed pierwszą komunią. W każdym razie przyznałem się do wszystkiego. W lutym zostałem skazany na karę śmierci. Rozprawa odbyła się w celi. Tak zwany proces kiblowy. Wie pani, co to było? No, słyszałam. Oskarżonego osadzano na sedesie. W moim wypadku to było wiadro. Ja siedziałem na wiadrze. Wyrok wykonano 7 marca. Człowiek w polskim mundurze zastrzelił mnie w piwnicy przy Koszykowej. On żyje, ten człowiek. Wiele lat potem piłem z nim wódkę, wiadrami, po spotkaniu w Zbowidzie. Okazało się, że walczyliśmy o to samo. Tak, bo to był kryminalista. Za okupacji szantażował Żydów. Szmalcownik? Bandyta po prostu. Po wejściu Sowietów został ubekiem. Wiele miesięcy później dowiedziałem się, że na 2 dni przed moim rozstrzelaniem umarł Stalin. I został pan ułaskawiony? Nie, nie zostałem ułaskawiony. Zostałem zastrzelony, proszę pani. A nie mówiłam pani? Mój mąż niestety zmarł. I dlatego między innymi zdecydowałam się na ten wyjazd. Strasznie mi przykro. No cóż, taki los. Wszyscy odchodzą. Długo chorował? Mój mąż w ogóle nie chorował. Nigdy mój mąż był zawodowym żołnierzem, oficerem, pułkownikiem. Całe życie służył ojczyźnie. To był nieszczęśliwy wypadek. A
niech się pani nie obawia, on tu nie umarł. Nie, nie, tego się nie obawiam. Wie pani, bo nieraz niektóre osoby boją się mieszkać tam, gdzie ktoś umarł. To był wypadek na polowaniu. Co się stało? Niestety pojechał z kolegą. Miał złe przeczucia przed tym polowaniem, ale tamten go namówił. Zresztą bardzo porządny człowiek, też emerytowany oficer wojsk powietrzno-desantowych. Prawo jazdy u niego robiłam. Wie pani, że zdałam za pierwszym razem? Utykał trochę. Taka kontuzja z czasów służby. I ten kolega zastrzelił pani męża? Zastrzelił? Postrzelił. Zasadzali się na Odyńca z dwóch stron. Ledwie świtało. Zobaczył ruch w oczeretach. Myślał, że Odyniec się tapla. Huknął. I nieszczęście gotowe. Premiera była w 2006 roku i to jest ostatnie już przedstawienie w naszym cyklu. Bardzo państwu dziękujemy. Dziękujemy za całoroczne spotkania i zapraszamy na ostatnią projekcję. Dziękuję bardzo.